Siemaneczko. Dziś jesteśmy w knajpie po kuchennych rewolucjach, nazywa się Gorąca Kiełbasiarnia. Jak sama nazwa wskazuje, wiadomo co nas czeka. Ogromna ilość, jak zwykle nie będzie łatwo. Trzeba też zaznaczyć, że będzie to smażona kiełbasa, czyli dodatkowe kalorie, dodatkowy tłuszcz. Cebula. Z motyką na księżyc, nie? Jak zwykle lecimy tam na szczyt są. Restauracja Kiełbasiarnia znajduje się w Łodzi. Właśnie widzicie na mapce, gdzie to się dokładnie znajduje. Przed nami zaraz na talerz wjedzie ogromny wąż kiełbasy. Będzie śmiesznie. Wy się śmiejecie, my cierpimy. Standard. Myślisz, że pani Magda zjadłaby więcej kiełbasy niż my? Myślę, że jak zobaczy tą porcję, którą zamierzamy zjeść, to złapie się za głowę i zrobi szerokie oczy. Albo przyjedzie i zje więcej. Tak, tak też może być. Witajcie w Gorącej Kiełbasiarni. Przygotowałem specjalnie dla chłopaków 2 metry kiełbasy. No i ciekawe, czy sprostają temu zadanie. No i trzymam teraz się. Uda się sprawnie. Będzie grubo. Robi wrażenie. Abstrakcja. Zaczynamy. Zmieniliśmy miejsce, bo w lokalu zaczęło robić się dość tłoczno. Lecimy dalej z tematem. Słuchajcie, kiełbasa jest bardzo smaczna ogólnie. Jest naprawdę klasa. Lepiej bym w domu nie ugotował, ani nie usmażył. Jakościowo jest 5 razy lepsza niż ta ze sklepu. Ogólnie to na dworze chyba dzisiaj jest 1000 stopni. Jesteśmy cali mokrzy. Jest tak gorąco. Gorące kiełbasiarnie jest jeszcze goręcej niż myślałem. Jak jest tak gorąco, nigdy nie chce mi się jeść. Najlepiej wchodziło jedzenie w zimę chyba. Lato będzie ciężej. Podejmować się challenge. Co to jest to czarne? Smoła. Nie no, ale spróbuję. Sos tak zwany smolarski. Barbecue? Smoła. Słuchajcie, dzisiaj z moją formą jest dość cienko. Liczy kolega na trawie. Aż wynik, bo ratuje tyle, jakby dzisiaj czuję się dość kiepsko, jest taki upał. Jeszcze wczoraj była impreza, generalnie za długo na niej zostawiam. To są efekty, że zdycham, męczę się jak on kiedyś z deserem lodowym. Czuję bezsilność. Jak zwykle muszę nadrabiać. Ostatnio masz lepszą formę ode mnie, jeśli chodzi o challenge. Choć nie jest, bo oni mają ten recept, ale jest wybór. Smakuje jak kola. Smakuje jak Pepsi. Coś czuję, jeśli czeka mnie kara. To na pewno. Dobra, no ja co? Biorę czwarty kawałek w takim razie. Ale żałuję, bo ta kiełbasa jest naprawdę smaczna. Jest naprawdę dobra. No, po tobie widać, że ci smakuje. No mi smakuje, pomimo że jest gorąco, pomimo że też nie jestem jakiś mega głodny, to jest tak smaczna, że dzisiaj zjem wszystko. Nawet po mnie. Naprawdę robię co mogę, ale jest ciężko. Musicie mi wybaczyć. Ja ci nie wybaczę tego. Obrazi się i wyjdzie. Masz wierszy. Ta smoła była trochę niezła, powiem ci. Dobrze mu idzie, czuję, że mam moc. To smoła go napędza. Smoła mnie napędza. Zobaczcie. Słuchajcie, jest tak gorąco, że smoła się rozpuściła i można ją jeść. Asfalt. Asfalt. Polecam do kiełbasy. Ale dobry chlebek, co? Oni chyba sami wypiekają. Generalnie kiełbasiarnia dobrze się rozwija. Z tego co widzieliśmy, to zarazem tutaj od razu jest, delikatesy są, stworzyli własne delikatesy, czyli się rozrastają. Konkretne rewolucje odmieniły to miasto. Słuchajcie, była tutaj Magda Gesler, tak jak wspomnieliśmy wcześniej. Natomiast zrobiła chyba porządną robotę, bo dania są naprawdę smaczne, naprawdę smakują. Jest smacznie, jest swojsko. No i trzeba podkreślić, że dzięki pani Magdzie doszło do tego, że przyjechaliśmy tu my. Zrobiła tam dobrej roboty. Miała farta. Możecie napisać w komentarzu, jakie wy macie apetyt, jeśli chodzi o kaca. Czy potraficie zjeść, tak jak co po niektórzy dużo, czy wymiękacie wtedy? Bo to różnie jest, nie? Jedni mają tak, jedni mają tak. No jak widzicie, ja mam tak, że słabo. Robimy sondaż od dzisiaj. Czy wypalić go z programu? Głosujcie. A propos, jedziemy właśnie do Zielonej Góry. Oglądać Trypsona, pozdrawiamy. Kibicujemy Trypsonowi. Będzie walczył z Neimanem. Wydaje mi się tak, że jednak ciężej by mu poszło z tą kiełbasą niż z Neimanem. No bo ona nie odklepia w sumie, nie? Kiełbasa nie odklepia. Tak poważnie to było w sumie 9 talerzy, czyli po 4,5 talerza na głowę. Jadłem już 4, czyli zostało mi jeszcze pół tej kiełbasy i będzie około metr, myślę, że 15 zjadzonej kiełbasy, jeżeli zjemy jeszcze tą połówkę. Dobra, jeszcze trochę smały doleję i wejdę. Jeśli o kiełbasę chodzi, to jest miejsce kiełbas. No dobra, słuchajcie. Ostatni kęs i metr 15 kiełbasy wchodzi. Podsumowując, w koleżkach przysnął 1,15 m. 1,15 m weszło mu w kichy. U mnie około pół metra. To jest trochę porozgrzebywałem, jeszcze walczyłem do końca, ale dzisiaj to nie jest mój dzień, ewidentnie. No i co? I czeka mnie kara, zaraz będę losował. Zobaczymy co trafię. Na pewno nie będzie mi przyjemne. Idziemy po magiczny plecak z karami i będzie losował. To nie było jakieś dildo czy coś. Musisz. No dobra, to co? Jedzone, przechodzimy do etapu kary. Dam właścicielowi przyjemność wylosowania mi kary. Proszę. Niestety nie podołał. Najpierw jakbyś jakąś łagodną wyciągnął, będzie najprzyjemniej. Jakieś to jest zrzucane. Uwaga. Zjedz cytrynę ze skórą. No to pięknie. Poprosimy w takim razie cytrynę i lecimy z tematem. Nie wiem, jak mam się za to zabrać na pewno. Nie spodziewałem się. Dużo witaminy D na pewno. Przynajmniej nie zachoruję. No i co? No muszę ją pokroić, bo nie wiem. Teraz pan załóżmy. No odpuszczę się całą tą karę, bo będę musiał do szpitala jechać. No dawaj. Dawaj tą kiełbasę. To lepsze było? Masakra. Ale czuć ten zapach strasznie cytryny. Ciekawe czemu? Jakbym to siadł. Orzeźwienie. Na kaca. A to nie wykrzywia się, bo twoja mina ale nie jest jakaś taka niesmaczna. Tak jakbyś to dla przyjemności. Bardzo. Bardzo smaczne. No słuchaj, tak to jest, jak się nie wykonuje challenge do końca. Słuchaj, to nie jest tak, że zrobimy sobie karę, ujdzie, nie ma, to nie jest. Teraz chcę kiełbasę. Ubija mi się cytryną. Czemu? Nie wiem. I palec. Chyba lepszym wyjściem będzie usiąść ten palec. Masakra. Ale ile witamin będziesz miał, stary, ty już nigdy nie zachorujesz. Nieśmiertelność zyskasz po nic. I co, wymiotowałeś? Dla ciebie wielkie gratulacje, że podołałeś z kiełbasą. Dzięki. U mnie trochę gorzej. Ale zrobiłeś wrażenie tą cytryną. Ogólnie było tak. Jak najbardziej polecamy. Wbijajcie do kiełbasiarni, próbujcie kiełby, próbujcie innych dań, tak jak pokazywaliśmy. Było bardzo potwierdzamy też, że jest cały czas garnek, wszystko jest tutaj świeżo robione na miejscu. Jak najbardziej warte polecenia. Zapraszam. Super. A jeżeli wy jesteście ciekawi, jak ta kiełbasa smakuje i jak bardzo jest dobra, wpadajcie na ten adres, który widzicie tutaj poniżej. Jeżeli wam się podobał nasz odcinek dzisiejszy, dajcie łapkę w górę, subskrybuj i dzwoneczek. Tutaj macie nasze Instagramy. Dokładnie. Jego, mój. Jak najbardziej zaobserwujcie nas. Wpadajcie, tam też się różne dziwne, fajne rzeczy dzieją czasami. I tyle. Także w tym odcinku to by było wszystko. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!